Komisja podjęła uchwałę o tym, żeby na wniosek posła zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie wydać posłowi jednak dokumentów, chociaż ja nie prosiłem tyle o wydanie, co o wgląd w te dokumenty, do czego podany wyżej artykuł ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora mnie upoważnia. Komisja stwierdziła, że przekaże to do innej instancji, czyli można to traktować jako odmowę wydania. Z moich informacji wynika, że w protokole, o wydanie którego się starałem, była informacja o tym, że dokumenty Komisji Wyborczej, które były zdeponowane w sejfie w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, zostały przekazane bezprawnie osobom do tego nieuprawnionym, co oczywiście jest również przekroczeniem uprawnień jednego z członków komisji. Chciałem zobaczyć, czy faktycznie, jak wyglądają jak wyglądało to przekazanie, czy jak wyglądało tłumaczenie się osoby, która tego dokonała i czy faktycznie wspomniany protokół zawiera te informacje. No myślę, że to jest rolą również prokuratury, żeby się tą sprawą zajęła, bo widzę, że tutaj w tej sprawie może dochodzić do mataczenia, bo osoba, która nie udzieliła mi tej informacji, no jest być może zainteresowana tym, żeby tego nie zrobić.